Borelioza, zwana również chorobą z Lyme, ponieważ pierwsze przypadki znotowano w Stanach Zjednoczonych w tej właśnie miejscowości, albo boreliozą z Lyme, albo krętkowicą kleszczową, jest coraz częściej występującą w Polsce chorobą zakaźną odzwierzęcą wywołaną przez bakterie z rodzaju Borrelia. Człowiek jest przypadkowym żywicielem kleszczy, jednak jeżeli trafimy na zakażonego kleszcza i będzie on się odpowiednio długo utrzymywał w czasie pobierania krwi, która jest jego pożywieniem, to wówczas może dojść do zakażenia. Normalnymi żywicielami kleszcza, tymi najczęstszymi, są drobne gryzonie, ptaki, gady oraz zwierzyna płowa. Natomiast człowiek jest takim zupełnie przypadkowym żywicielem, który okazyjnie stanowi źródło pokarmu dla kleszczy. Od kilku lat notujemy w Polsce coraz więcej przypadków boreliozy. Wiąże to się ze wzrostem populacji kleszczy oraz pewnymi zmianami zachowania. Rozumiem przez to, że coraz więcej czasu spędzamy aktywnie. Siedząc w domu, nikt nie zostanie ugryziony przez kleszcza. Natomiast wyjścia do parku, zwłaszcza na pograniczu takiej strefy biotopów, jak nazywamy to, czyli na pograniczu powiedzmy łąki i lasu, tam gdzie są drobne zarośla, to są miejsca ulubione przez kleszcze. Jeżeli tam będziemy spędzać dużo czasu, no to oczywiście ryzyko ugryzienia rośnie i automatycznie ryzyko zakażenia boreliozą.